Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałem zająć się swoją robotą. Chciałem pokazać wam, jak podcinam drzewka, ale nie wiem, czy mi się to uda, bo zobaczcie, jaka pogoda. Pada deszcz. Po prostu czuję się oszukany, bardzo mocno oszukany przez pogodę. Spróbuję cokolwiek zrobić, spróbuję, może mi się uda. No nie leje, ale dość mocno mży. Wcześniej nie padało, a teraz pada. No co za pogoda. Zaglądnijmy, ale jak już tutaj jestem, to zaglądnijmy do piskląt, do blanki. Pisklęta są, słuchajcie, pisklęta są, molestowaliście mnie do inkubacji, więc pisklęta są. Proszę się po pisklęta zgłaszać, bo jeśli nie, to ja nie wiem, co ja z nimi zrobię. Pisklęta są tutaj, pisklęta są u Haliny, więc słuchajcie, to nie są żarty. O, a tutaj siedzi Hanka, kolejna kwoka. Mało jajek dzisiaj. O co tutaj chodzi? O co wam chodzi? Chodzicie, pasiecie się, byłyście na trawie, pojadłyście, jedzenia tutaj za bardzo nie jecie. Tutaj siedzą dwie kwoki. Pokaż Kaziowi, co ty tutaj masz. Tutaj są trzy. Masz coś? W ogóle cztery. Cztery jajka. No co to jest? Co to ma być? Co to ma być? Jakiś strajk? Ja wam zrobię strajk chyba, ale głodowy. Słuchajcie, zobaczymy, jak to mi się uda. Idę po drabinę, będę podcinał drzewka. Ja wiem. Niektórzy zaraz powiedzą, że styczeń to jeszcze nie jest czas na podcinanie drzewek. No ale przecież luty to już jest ten czas. A luty będzie za chwilę. Więc powiem tak. Moje drzewka? To będę z nimi sobie robił, co mi się podoba. Halina, idę do ciebie z sekatorem i piłą. Co tu u ciebie słychać? Pokaż no nam te pisklęta. Halina ostatnio jest bardzo agresywna. Zobaczcie jak mnie dziobie. Broni piskląt. Nie pozwala tutaj na żaden dostęp. Halina, dlaczego ty tutaj grzebiesz i tymi liśćmi zasypujesz jedzenie? Pisklęta Haliny również są do sprzedania, więc zgłaszać. Nie chce mi się, słuchajcie, używać piły łańcuchowej, więc spróbuję to podcinać po prostu takimi nożycami i taką piłą. Mam tutaj drabinę. Mam nadzieję, że ta drabina się nie przewróci. Nie, w taki sposób to ja nie dam rady tego zrobić. Muszę ją ustawić inaczej. Ale jak? Mam zamiar zrobić tutaj dzisiaj radykalne cięcie, bo jak dla mnie te drzewa nie muszą być w ogóle tej wielkości. Rośnie to w górę, dziko tak wygląda. Podetnę to porządnie i będzie święty spokój. Gdzie tu przyciąć? Radykalnie tnę, słuchajcie, te gałęzie. Nie musi to drzewo wcale być takie wysokie. No, troszkę cięcia to tutaj jednak dzisiaj będzie. No i zobaczcie, podciąłem dość radykalnie te drzewka. Po co mi takie wysokie? Gałęzi jest sporo. Jak to sobie potnę na małe patyczki, to będzie albo do wędzenia, albo do rozpalenia w kominku, albo do palenia ogniska w okresie letnim. Na pewno się takie małe patyczki również przydadzą. Śliwka również podcięta. No zostały mi jeszcze, została jeszcze świdośliwa, została tamta śliwa, ale
ale to pomału. Dzisiaj na pewno nie skończę wszystkiego. Wziąłem się tutaj za czereśnie, bo zobaczcie, jaki wielki badyl sterczy do góry. Widzę, że robi się już pomału ciemno i taki ten odcinek dla was pewnie nie jest za ciekawy, ale co zrobić? Każdy dzień jest inny i nie każdy dzień przynosi coś ciekawego. Bo to jest życie. A w życiu sami dobrze wiecie. Raz bardziej, a raz mniej kolorowo. Zbliżam się do Kurnika, żeby tam się z wami pożegnać. Tak naprawdę ten odcinek jest tylko po to, abyście wiedzieli mniej więcej, co tutaj się działo w środę u Kazika. Dziękuję wam za to, że śledzicie kanał, że oglądacie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów. Mówił do was Kazik. Teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Żegnaj, Jacuś. Żegnaj, Ruda. Bo już was tutaj jutro nie będzie.